Witam w kolejnym filmiku. Byłam odwiedzić kolejne nowe miejsce, jeżeli chodzi o perfumową, zapachową mapę Trójmiasta. Perfumeria internetowa Maison Store, która ma dużo marek na wyłączność, która, jak ustaliłam, jest już między listopada, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jako perfumeria internetowa. Otworzyła się 2 dni temu, jak ustaliłam, w Gdańsku stacjonarnie na ulicy Mariackiej, więc lokalizacja świetna. A informacje mam od koleżanki perfumowej. Wiem, że też czasami Iwickiej, Iwony. Udało mi się zdobyć właśnie informacje od niej. Sprawdziłam asortyment, jeżeli chodzi o to miejsce. Byłam przed chwilą, chyba z godzinę. Spędziłam, poznałam bardzo dużo zapachów. Przemiła atmosfera. Powiem szczerze, wyszłam z zachwytami. Co muszę powiedzieć, ciągle idę klimatycznymi uliczkami, będzie, że jeszcze mogę słychać. Coraz rzadziej jednak występują te zachwyty. Człowiek już po prostu tego ogrom poznał, ogrom ma. Natomiast muszę powiedzieć, że odkryłam pewną markę. 6 zapachów, dobrze pamiętam, z czego 2-3 mocno mnie zachwyciły i podejrzewam, że skończą się flakonikami od pani. Z Maison Store dowiedziałam się, że jest to marka powiązana z Mask Milano i Milano Fragrance. Są też, nie dziwię się, że aż tak mnie zachwyciły te zapachy. Zapach z imbirem w nazwie, który niekoniecznie jakoś tak wypadał imbirowo, ale po prostu niezwykle zachwycił od pierwszego powąchania. Zapach, który miał w sobie taką trochę wetiverowość, trochę w pewnym momencie las, zielony las aromatyczny, mięty i potem taki efekt wręcz miętowego lasu. Bardzo ciekawy. Szczerze mówiąc, na tyle poznany zapachów z lasem, z vetiverem, z zielonością, z ziołowością, nie poznałam czegoś na zasadzie miętowego lasu. Oraz też bardzo ciekawy zapach z taką w kolorze ponurego fioletu, takiego koloru śliwkowego, trochę takiego, powiedzmy, takiej ponurej śliwki. Zapach, który mi się skojarzył, że tak powiem, z klimatami Anigutamu Parfumkami, chyba tak to się wymawia, czyli takie trochę połączenie śliwka, paczula i też taki trochę nostalgiczny klimat, ale nie tak nostalgiczno-retro, jak właśnie to Anigutal, także lepiej. Dodatkowo też zapachy z takim w zasadzie wydźwiękiem tuberozowym, ale nawet w tym zapachu, gdzie ten imbir był w nazwie, tam się pojawił taki efekt takiej szlachetnej aury wokół takiej białej kwiatowości. Na pierwszej chwili myślałam, że to tam ma być taka właśnie piękna, udana tuberoza, a tam jest po prostu jakiś inny, biały, tropikalny kwiat, a imbir w nazwie zapachu, który daje efekt taki niezwykle optymistyczny, taki pobudzający, taki po prostu człowiek od razu powącha, a to mi zdradza, że to jest po prostu tak niesamowite, optymistyczne coś. I to było takie zauroczenie od pierwszego powąchania, a to mizera. Mam od tej pani z dostawy różne próbeczki, także pewnie omówię tą markę, dlatego że ta marka faktycznie jest takim moim odkryciem tej wizyty. To, że arcyciekawymi zapachami są zapachy Bortnikow, które w tym momencie są też na wyłączność właśnie w Maison Store, to muszę powiedzieć, że 2 zapachy, że tak powiem, mocno mi się ulokowały w pamięci. Jeden z Santa Sangra z takim efektem suszonych owoców, w ten sposób taki bardzo gęsty, lepki. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, to jest taki, faktycznie taka Santa Sangre. Jest jakaś taka aura jakby takiej słodkiej, w cudzysłowie krwi, ale to nie jest jakiejś takiej problematycznej nuty metaliczności i tak dalej. To jest po prostu jakaś taka magiczna, przełamana aura do tych owoców, takie dopełnienie, głębia tych owoców suszonych. I jeszcze zapach, który ma w nazwie szypr, który nawet na początku nie sprawdzałam za tą mizerę, ponieważ to szypr mnie trochę odstraszył. Obawiam się, że takiego trochę w dawnym stylu szypru. Ale on jest po prostu, ma taką sobie korzenność, świąteczność. Też na zasadzie jakichś takich owoców suszonych i tych korzenności, polistości. Przepiękny zapach. Poznałam też różne inne. Poznałam też markę z Hongkongu. Taki nurt minimalistyczny. Coś w zasadzie takiego
takiej nowości, takich czystych pomieszczeń, czystej przestrzeni. Poznałam też markę, która, jak dobrze pamiętam, jest marką arabską z produkcją w Francji. Jednym zapachem chyba Soul Musk, chyba taka nazwa, są w ogóle perfumowane paczki z Maison Story. To jest taki zapach takiej szlachetności, takiej elegancji, takiej klasy, takiej, bym powiedziała, bardzo eleganckiej skóry, takiej bardziej nie kojarzącej się z jakimś może zapachem, a z takim właśnie, z taką sytuacją, z taką aurą. W tej marce też jest pewien zapach. Mam próbkę, który nie ma w nutach wiśni, nie ma w nutach migdałowości, ale w pewnym momencie jakaś robi taka chmurka z migdałowością, w pewnym momencie nawet dochodzi taka wiśniowość i taka wiśniowo-migdałowość. Także ten zapach też mocno mam na uwadze. Także myślę, że 6 zapachów na praktycznie wszystkie posprawdzane w tym miejscu to jest, myślę, że bardzo dużo zachwytów, ale to była szansa na zachwyt, dlatego że tam jest po prostu bardzo dużo marek na wyłączność, bardzo dużo marek mi nieznanych. Markę Bornikow kojarzyłam, jeżeli chodzi o to miejsce, kojarzyłam tą markę wizualnie, która ma te takie, powiedzmy, jeden taki czerwony flakon, kolorystyka, ten wulkaniczny. Jeden taki bardziej ziołowy, w takiej kolorze turkusowej. Kolorysty niebieski na zapach z solą. Też będę je sprawdzać, mam próbeczki. Ale rozmawiałam z panią z Maison Store, że właśnie będą 2 nowe. W ogóle będą nowe marki w Maison Store. A te 2 nowe z tej marki, które właśnie jest ten czerwony, wulkaniczny i tak dalej, to te 2 nowe będą miały trochę inne flakony i mają czarne, ale też takie na zasadzie artystycznych korków. Jest marka Milano Fragranza, ale to jest marka akurat mi znana. Są zapachy i jest jedna świeczka. Świeczka jest od Panettone. Co tam jeszcze? Także mogę powiedzieć tyle, że wizyta udana i bardzo się cieszę, że jest nowe miejsce, jeżeli chodzi o perfumerię niszową. Super, że tworzyło się z taką dostępnością dla mnie. Także myślę, że będę wpadać. Myślę, że po powrocie na któryś z flakoników się zdecyduję. Mam te różne próbeczki, także sobie posprawdzam, ale podejrzewam, że skończy się flakonikiem w pierwszej kolejności, podejrzewam, albo tego zapachu z tą wiśnią migdałowością, albo tego zapachu z imbirem, nazwy tej marki powiązanej z Musk Milano. Ale posprawdzam sobie też właśnie ten, z którym, że tak powiem, wiązałam bardzo duże nadzieje, właśnie tą trójkę. To jest wulkaniczny, ziołowy i taki nadmorski. Ta kolorystyka czerwona, turkusowa i niebieska. Dlatego, że to są na pewno zapachy, które potrzebują skóry i potrzebują ciepła. Wydaje mi się, że ten ziołowy i ten niebieski potrzebują jednak jakiejś aury cieplejszej, więc może właśnie w jakimś ciepłym pomieszczeniu posprawdzać. Niekoniecznie zaaplikowane i sprawdzone w aurze takiej zimowej, mroźnej. Są zapachy, które zyskują w takiej aurze, ale tym ziołom, tym niebieskością, morskością zwanie potrzeba jednak ciepła. A w ogóle wulkaniczny rozbiera mój kolega i muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy zapach. Gdzie jest taki dym, który jest faktycznie lekko benzynkowy na początku, ale on się aż wierca mocno. Jest tak niesamowicie ma sobie taką po prostu siłę i taką wręcz tlistość tego pyłu wiercającą się w nos. I myślę, że ta wędzonkowość, to wszystko po prostu się poukłada. Oczywiście inne nurty dojdą do głowy.